od krótkiego testu, niewerbalnego oczywiście, żeby sprawdzić Wasz poziom wyjściowy. Już jest lekki stresik, mam nadzieję. Jestem też bardzo ciekawa, jak się czujecie dzisiaj, jakie macie samopoczucie. Każdy z Was. Zaraz będzie to wszystko w teście wyjdzie. W tym celu, mowa mową, ale mowa niewerbalna prawdę Ci powie, także za chwilę zrobimy test. W tym celu osoby, które mają, może przyjechały wczoraj bardzo zmęczone, no, czują się może niezbyt tak dobrze, można powiedzieć źle, kiepsko. Te osoby bardzo proszę, żeby mrugnęły oczami swoją stronę do przodu. No, widzę niewiele takich osób. Osoby, które czują się słabo, nie jest tak źle, ale słabo, niezbyt dobrze. Te osoby mają zadanie kiwnąć głową w swoją prawą i lewą stronę. No już kilka widzę. Dobrze. Następny poziom trudności. Osoby, które czują się w miarę. Ani dobrze, ani źle, albo w ogóle się nie czują. W każdym razie nie wiedzą, jak się czują. Te osoby, dla tych osób jest ręka w górę i pomachanie mi, tudzież innym sąsiadom obok. O, już więcej osób widzę. Dobrze, mamy rozeznanie. Teraz czas na osoby, które się czują dobrze. Te osoby mają zadanie wstać, rozruszać trochę swoje kości, tak, wstać z tych krzesełek i również pomachać mi tutaj rękami. Dziękuję, możecie usiąść. No i czas na te osoby, które czują się najlepiej, wspaniale, wyśmienicie. Czekali właśnie, żeby tutaj być i nareszcie się doczekają. Te osoby mają zadanie wstać, ale nie tylko, gdy staną, podskoczyć i klasnąć nad sobą. Tak? W miarę możliwości oczywiście. O, brawo! Są! Bardzo się cieszę, że są takie osoby. Mam nadzieję, że poziom energii nam wzrośnie w miarę wykonywania ćwiczeń. Nawet te osoby, które przyjechały dzisiaj, a czują się wczorajsze, też będą się tutaj dobrze czuły. Dobrze, no to zacznijmy od pierwszego ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie będzie polegało na tym, że rozejrzycie się wokoło, uśmiechniecie się do swoich sąsiadów po prawej i lewej stronie oraz przywitacie się z nimi. Super. Wielu znajomych widzę. Dobrze, dziękuję. Teraz będzie zadanie trudniejsze. To Wam zbyt prosto poszło. Zadanie trudniejsze będzie polegało na tym, że witamy się również z naszymi sąsiadami, ale po pierwsze bez słów, a po drugie w niestandardowy sposób. Oryginalny sposób, niepowtarzalny. Uwaga, koszulka. Dobrze, dziękuję. Od razu zrobiło się wesoło. Może jakaś para by chciała pokazać swój niestandardowy sposób przywitania, tak? Dobrze, bardzo proszę. Brawo dla. O, tak się szykują jak go. Trochę mi to przypomina zapasy. Nie wiem jak wam, ale... Dzięki. A nie, jeszcze nie odchodzimy, jeszcze nie odchodzimy. Jak już się zdecydowaliście, to proszę tutaj zostać na środku. Teraz pokażcie ten sposób, który był jako pierwszy, gdy witaliście się normalnie. Tak, zwyczajowo. Miło cię widzieć. Fajna sposób. Okej, okay, dziękuję Wam. Teraz pytanie do Was. Jaka była główna różnica między przywitaniem się w sposób normalny, zwyczajowy, taki jak to powiedzmy klientą, drugi był oficjalny, ten normalny. A ten oryginalny, niepowtarzalny? Ekspresyjny. Ekspresyjny, tak, więcej było emocji. Ale różnych.
znali, tak jakby się znali, nie wiemy, czy się znaliście się. Już się znaliście po tym doświadczeniu. Kwestia dystansu, tak? Zdecydowanie to był o wiele bliższy kontakt w drugiej sytuacji niestandardowej. Czy coś jeszcze? Tyle. No właśnie, między innymi chodziło mi o to, żeby pokazać Wam, jak pewne gesty zależą od kontekstu. Tak? Po pierwsze, ćwiczenie, gdy robiliście przywitanie w sposób standardowy, normalny, był no właśnie taki zgodny z tymi normami społecznymi, normami kulturowymi, które właśnie w oficjalny sposób gdzieś tam normują nam, jak mamy się witać, prawda? W zależności też dystans zachowujemy taki w zależności od stopnia poznania tej osoby, czy też hierarchii i tak dalej. Jest też kontekst emocjonalny, prawda? Widać było tutaj właśnie inne emocje, o wiele ich więcej, większa ekspresywność i tak dalej. I sytuacja była zupełnie inna. Mieliście takie zadanie. I chciałabym, żeby na mowę ciała, żebyście spojrzeli właśnie na język. Taki język, który ma zarówno swoją gramatykę, jak i interpunkcję. I emocje właśnie są taką interpunkcją w tym języku. Są napędem, są tym, co implikuje poszczególne gesty. Tym, co powoduje, że my odczytujemy dane gesty. W taki, a nie inny sposób. I teraz zadanie dla Was, żeby tego doświadczyć. Bardzo proszę, żebyście podzielili się w pary, dobrali w parę. Może najlepiej będzie w ten sposób, gdy każda z osób z brzegu w rzędu popatrzy w swoją prawą stronę, ta osoba będzie osobą do pary, następna osoba znowu popatrzy w prawą stronę. Jeśli tylko są osoby, które gdzieś tam zostały z brzegu, mogą się dołączyć do dwójek, tak? Może być trójeczka, tak jak tutaj pięknie, może być też trójeczka. Musisz przeskoczyć mnie do Żeby było widocznie i dla Was pogodnie, zachęcam, żebyście wstali. Możecie wyjść z ławek, znaleźć sobie miejsce na naszej tutaj sali. Pary zwracają się do siebie i wybierają osobę A czy B. Jeżeli jest osoba trzecia do pary, to jest osobą D. Nie wiem, chyba musi być kontakt. Dobrze, poproszę o telewizję. Najsłynniejszy badacz emocji, Paul Ekman, stwierdził, że istnieje pewien pakiet emocji specjalnych. Są one dlatego podstawowe, gdyż ludzie na całym świecie, wyobraźcie sobie, w różnych kulturach, w różnych zakątkach świata, potrafią je doświadczać i rozpoznawać tak samo. Czyli Eskimos z Afrykańczykiem jest w stanie dogadać się tylko i wyłącznie w taki sposób, że potrafi odczytać daną emocję. Tak? Emocje, które malują się na twarzy Afrykańczyka, są zrozumiałe na twarzy Eskimosa. Oczywiście mówimy o tym pakiecie podstawowym. To są następujące emocje. Radość, smutek, wstręt, wstyd, złość, zaskoczenie i strach. To są takie emocje pierwotne, które są rozpoznawalne przez ludzi na całym świecie. Inne emocje są pochodnymi, tak? Czyli są mieszanką różnych emocji. I te emocje pochodne, czyli poza tą siódemką, są już bardziej zależne od tego czynnika społeczno-kulturowego. Ale my zajmiemy się tym pierwotnym czynnikiem, czyli emocjami podstawowymi. I teraz osoba, która jest osobą A w danej parze, tak, wiadomo już, która, wybiera sobie jedną z tych emocji. Jeszcze raz powtórzę. Radość, smutek, wstręt, wstyd. Nie mówi tej emocji głośno, tak, nie mówi tej emocji głośno, zostawia ją dla siebie w głowie i myśli o wczorajszym dniu. O wczorajszym dniu myśli. Tak, radość, smutek, wstręt, wstyd, zaskoczenie, strach i złość. Dobrze? I teraz
zaproszenie jakiegoś wydarzenia krótkiego, może być ze wczorajszego dnia, z tą emocją, przy czym w trakcie wypowiedzi nie może paść nazwa tej emocji. Osoba A ma na to 40 sekund. Osoba B tylko słucha, ewentualnie B i C też tylko słucha. Czas start. 40 sekund na opowiedzenie wydarzenia z tą emocją. Słowami, tak, słowami. Thank you.
Radość. Dziękuję. Pytanie do Was. Dlaczego? Dlaczego było trudniej? Było o wiele mniej osób podniosło rękę. Coś takiego stało. Niespójność, tak. Coś nie grało. Co jeszcze? Takie zaciśnięte szczęki u niektórych, że aż się boję. Uwaga! I teraz zadanie dla tej osoby. Teraz ona sama wybiera, o której osobie myśli. Czyli zarówno możecie pomyśleć o osobie, którą lubicie, jak i o tej, o której nie lubicie. Tak? Natomiast osoba, która obserwowała, znów obserwuje bardzo uważnie i jej zadaniem jest zgadnąć, czy dana osoba myśli o sobie, którą lubi, czy ta, czy o tej, która no niespecjalnie darzy zaufaniem i sympatią, tak? Osoba A wybiera sobie, o której osobie myśli. Dlaczego? Dlaczego ta osoba tak zareagowała?
Dobrze, poproszę te osoby, które zgadły, żeby podniosły rękę. Zobaczymy, ile jest takich. No to nie to jest. Dziękuję Wam bardzo. Dobra robota. Proszę o zajęcie miejsc. Gestu, tak jak pojedynczego słowa, można wyrywać z kontekstu. Bo tak jak słowo, które używamy, nie wiem, jedno słowo tam na przykład, może mieć różne znaczenie, tak i gest może mieć różne znaczenie, w zależności od kontekstu, czy to emocjonalnego, czy sytuacyjnego. I dopiero całość zestrojona właśnie, spójna gestu z emocjami, z sytuacją, powoduje, że my rzeczywiście czytamy to, co trzeba. Dopiero pełna taka choreografia, można powiedzieć, gestów z emocjami daje nam poznać prawdę, jaka jest prawda. I życzę Wam jak najwięcej właśnie tej swobody, naturalności, spójności w swoich gestach, żeby nikt nie miał wątpliwości, że może coś ukrywacie, czy mówicie nieprawdę, bo często właśnie po tej niespójności gestów z treścią i emocjami można to poznać. Tak życzę Wam większej praktyki w życiu codziennym. No a teraz już zapraszam na ucztę organoleptyczną, czyli posiłek. Dziękuję bardzo. Zapraszam jeszcze Piotra Stanko.